czy Józef Król zwolni fotel wicewojewody dolnośląskiego. Dzisiaj także o nowym serialu komediowym z udziałem kabaretu Paka oraz o tym, czy sport może być formą terapii dzieci specjalnej troski. Wicewojewoda dolnośląski Józef Król reprezentował we Wrocławiu dawne województwo jeleniogórskie. Pochodzi z Bolesławca, a przed reformą administracyjną piastował stanowisko wicewojewody jeleniogórskiego. Dzisiaj w rozmowie telefonicznej powiedział nam, że decyzję o jego ewentualnej rezygnacji z udziału w strukturach rządu mniejszościowego AWS podejmą władze jego partii, czyli Unii Wolności. Jeżeli sprawdzi się taki scenariusz, to nowy człowiek w miejsce wicewojewody Króla desygnowany będzie przez dolnośląską AWS. Decyzja rządu pod przywództwem premiera Buzka będzie sygnałem, czy takie ruchy będą robione. I być może również zaplecze polityczne, a więc Rada Regionalna AWS z terenu Dolnego Śląska, jeżeli tego typu rzeczy będą musiały być dokonane, będzie opiniowała ewentualnych następców na te stanowiska. Na dzień dzisiejszy takich jeszcze rozmów nie było. Jerzy Pokój, przewodniczący jeleniogórskiego SKL-u, powiedział nam, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, jego ugrupowanie będzie starało się, aby na miejscu wicewojewody Króla ponownie zasiadł ktoś z regionu jeleniogórskiego. Łukasz Tuszyński jest podobnego zdania, twierdzi jednak, że za wcześnie jeszcze, aby mówić o nazwiskach. Na pewno tacy ludzie są, ale czy oni będą, zdecyduje o tym przede wszystkim wniosek pana wojewody Krochmala w uzgodnieniu z rządem premiera Buzka i po konsultacjach z Radą Regionalną AWS. Jeżeli tylko szefowie Unii Wolności poinformują o decyzjach odnośnie własnej reprezentacji w strukturach rządowych uzupełnianego właśnie gabinetu premiera Buzka, to my powrócimy do sprawy obsadzenia stanowiska wicewojewody dolnośląskiego. Serial pod tytułem Opowieści z Paki ma być parodią znanych bajek i polskich nowel. Na przykład realizowany wczoraj odcinek opowiada historię Janka Muzykanta osadzoną we współczesnych polskich realiach. Reżyser opowieści z Paki, Zbigniew Trzciński z Wrocławia, jest zadowolony ze współpracy z jeleniogórskim kabaretem. Aktorzy są genialni, bo aktorzy to są niezwykli aktorzy, ponieważ oni sami napisali scenariusz, w związku z tym oni już wiedzą, jak to zagrać. I są naprawdę zaskakujący, naprawdę. Reżyser dodaje jednak, że komediowy kunszt Paki bywa niekiedy powodem problemów na planie. Mają niesamowity talent do wzbudzenia śmiechu i tak jest z kabaretem Paką. To są bardzo trudni ludzie do kręcenia, dlatego że bez przerwy pada jakiś dowcip, którym wybucha śmiechem cała ekipa. Kabaret Paka znany jest głównie z występów scenicznych, a jak pracuje się na planie filmowym? Rewelacyjnie. Ciężko, dużo, i powoli. No ja pokażę, jak się spociłem, nie? Ale nie, może nie, dobra. Ciężko, rzeczywiście. No to jak każda praca, niestety. Musimy pracować ciężko. Pierwsze trzy pilotażowe odcinki wyemitowane zostaną w TV4 już w lipcu. A o tym, że liczy się dosłownie każda chwila, tak oto przekonuje Krzysztof Langer. Proszę Państwa, Polska czeka na takie inicjatywy jak moja. Do roboty! Do roboty! Natychmiast! W turnieju gier i zabaw wzięło udział kilkadziesięcioro dzieci z całego byłego województwa jeleniogórskiego. Dyrektor zespołu szkół specjalnych Barbara Sługowska przekonuje, że zabawy podnoszące sprawność fizyczną dzieci są wspaniałą formą ich terapii. Przede wszystkim jest to forma zabawy, ale również terapii. Daje ona możliwość naszym dzieciom uzyskania poczucia ważności, szacunku dla samego siebie. Jest to budujące poczucie własnej wartości. Rywalizacja sportowa pozwala uwierzyć w siebie i co najważniejsze w sporcie, umożliwia zdobywanie laurów. Chcemy mieć pierwsze miejsce, chcemy dostać nagrody. Ta rywalizacja jest o tyle ważna, że jest ona swoistą formą terapii. A dlaczego? Dlatego, że dziecko czuje sukces, smak sukcesu, zwycięstwa, często nad swoimi własnymi słabościami. Bardzo często pokonuje samego siebie. Tutaj nie ma przegranych, my tu wszyscy zwyciężamy. Zwyciężają dzieci, ponieważ pokonują swoje słabości. Zwyciężamy my, ponieważ podziwiamy ich wyczyny. Dzisiejsza edycja turnieju gier i zabaw, podobnie jak dwie poprzednie, możliwa była dzięki zaangażowaniu kadry nauczycielskiej organizatora, czyli zespołu szkół specjalnych w Jeleniej Górze oraz dzięki sponsorom, którzy ufundowali dla dzieci nagrody oraz poczęstunek. Miejskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze jest jedną z najprężniej działających tego typu organizacji w kraju.
Tegorocznej wiosny obchodzi swój 50. jubileusz. Wędkowaliśmy już jako zrzeszeni w 1947 roku, działając w Układzie Starych Towarzystw Wędkarskich, które działały jeszcze przed wojną. I dopiero Wydział Polityczny przy Komitecie Centralnym, no taka tendencja wtedy była, zawiesił działalność towarzystw i nakazał powołanie Polskiego Związku Wędkarskiego. Przez pierwsze 30-lecia związek dał się poznać z wysokich notowań w sporcie. Przełom lat 80. i 90. cechuje działania jeleniogórskich wędkarzy na dbałość o czystość górskich wód. Do tej pory przy wielkim wkładzie pracy obecnego dyrektora biura, pana Zbigniewa Czarnego, zresztą członka naszego koła, te wody są jedne z najlepszych w kraju. My mamy fantastyczne, czyste wody. A jednocześnie Jan Kaziemko przyznaje, że nie do końca na polu czystości poradzili sobie z własnymi słabościami. Chodzi tutaj oczywiście o zaśmiecanie przez wędkarzy miejsc, w których dokonują swoich połowów. Możliwość poszerzenia swoich umiejętności o techniki niekonwencjonalne mają uczniowie jeleniogórskich szkół średnich oraz studenci, bowiem już jutro w Miejskim Ośrodku Kultury rozpoczną się trzecie interdyscyplinarne warsztaty artystyczne Klamra 2000. W tym roku ze względów finansowych musieliśmy zrezygnować z warsztatu muzycznego, który zawsze jest warsztatem najbardziej kosztownym, i zdecydowaliśmy się na warsztaty plastyczne i teatralne. Wzorem ubiegłych edycji warsztaty poprowadzą doświadczeni artyści. Grupą teatralną zaopiekuje się Dariusz Skibiński, aktor i współtwórca Teatru Cinema z Michałowic. Z plastykami natomiast swoimi umiejętnościami podzieli się Tomasz Opania, asystent na Wydziale Rzeźby Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zapraszamy wszystkich chętnych, listy są jeszcze otwarte, ponieważ my nie określamy maksymalnej ilości uczestników. Chcemy dotrzeć do wszystkich zainteresowanych. Odpłatność wynosi tylko 15 zł, jest to bardzo symboliczna kwota, zwłaszcza że uczestnicy warsztatu otrzymują wszelkie materiały dydaktyczne od nas i my zapewniamy całość finansową. Trzydniowe warsztaty zakończą się otwartymi pokazami dla publiczności, instalacją plastyczną pod tytułem Rzeźba dla dwojga 11 czerwca o godzinie 18 oraz o godzinie 22 spektaklem plenerowym Kolaż. Fascynują hiperrealistycznym oddaniem materii poszczególnych przedmiotów, które sprawiają wrażenie namacalnych. Przyciągają wzrok wysmakowaną kolorystyką, nie można przejść obok nich obojętnie. Mowa tutaj o dziełach autorstwa Pawła Trybalskiego, które możemy oglądać w Jeleniogórskim Biurze Wystaw Artystycznych. Tutaj na dole są prace z kolekcji jego przyjaciół. Tak nazywa się ta wystawa i rzeczywiście jest to zbiór bardzo osobliwy, ponieważ każdy obraz pochodzi z kolekcji kogo innego, z kolekcji przyjaciół, zbieraczy, wielbicieli Pawła Trybalskiego, wypożyczony na okres wystawy. Tworzy taki swoisty zbiór, ponieważ każdy obraz jest właściwie z innego cyklu. Jest tutaj cykl martwych natur, jest cykl jakby kosmiczny. Natomiast drugą część stanowią namalowane specjalnie na tę wystawę obrazy zatytułowane Faudeliery, czyli cykl kosmiczno-abstrakcyjnych pejzaży. Paweł Trybalski, artysta od 11 lat mieszkający w Michałowicach, bardzo dobrze znany jest zarówno w kraju, jak i za granicą. Dzieła jego można było oglądać m.in. w Tokio, Nowym Jorku, Helsinkach, Kolonii czy też Londynie. W Jeleniogórskim Biurze Wystaw Artystycznych jest to pierwsza indywidualna wystawa artysty.